Pamiętacie ten sam kadr z poprzedniego filmu? Porządek względem mnie? To teraz popatrzcie. To jest porządek i ogarnięcie przestrzeni względem mojego męża. Tutaj, tutaj, tutaj. To jest właśnie ten porządek, który mąż mówi, że posprzątał. Wszystko jest ogarnięte. O, i jeszcze ta piłeczka do tenisa na podłodze. No, też fajnie. Okej. Dobra. Zajmiemy się tym wszystkim później. Miałam mieć na śniadanie dzisiaj jajka sadzone w papryce, ale widzę, że ucięłam tą paprykę nie do strony, co potrzeba, albo nie ja to zrobiłam. No i z tych jajek w papryce będą po prostu chyba tylko jajka. I wyszło coś na kształt jajek z papryką i teraz do tego duża ilość szczypiorku, po prostu jajecznica czy wszelkie rzeczy jajeczne z dodatkiem szczypiorku wchodzą zupełnie na inny poziom. A jednocześnie smażąc te jajka, bo ja zawsze takie jajka sadzone lubię robić sobie po przykryciu, odkryłam, że takie normalne, najzwyklejsze pokrywki, które na tą średnicę patelni pasują, przez tą rączkę nie da się ich tutaj użyć. Więc odpinam rączkę i smażę tak na patelni. Więc taki pierwszy w sumie minus, jeśli chodzi o tę patelnię z odpinaną rączką, że pewnie tutaj by trzeba jakieś specjalne pokrywki z wycięciem albo coś takiego. Nie wiem, nie zagłębiałam się w to, ale nie chciałam kupować kolejnych pokrywek, bo i tak mam sporo, więc chciałam używać te, które mam tutaj aktualnie. Do tych jajek zamiast pieczywa, bo akurat tutaj było jakieś pieczywo razowe, wzięłam sobie sałatkę, którą wczoraj wieczorem zrobiliśmy na kolację. I nie jadłam, bo byłam w Sofie na spotkaniu, więc tam sobie zjadłam kolację. Ale tutaj jest szpinak, ryż, miała być kobosa ryżowa, ale mieliśmy ugotowany ryż, więc to po prostu sobie zamieniliśmy. Serfeta, buraki, dorzuciliśmy ciecierzycę i chyba tyle. Skropiony oliwą, do tego odrobinę tymianku. Zrobiłam sobie herbatę jaśminową. Kiedyś miałam fazę bardzo mocną na herbatę jaśminową i wczoraj sobie ją zrobiłam i dzisiaj też powtarzam, bo przypomniał mi się, jaki to jest po prostu genialny, przepyszny smak. Więc takie dzisiejsze kolorowe, wiosenne śniadanie. I feel so useless, 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it all right, 'cause I know that you deserve much more. One more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can. Cześć, kochani, w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj czas zadbać o swoją skórę, właściwie nie dzisiaj, ale codziennie. Trzeba dbać o swoją skórę i odgrzebałam gdzieś mój tonik. Teraz używam takiego toniku. I ja lubię toniki albo w sprayu, albo właśnie takie, które bezpośrednio dłońmi nakładamy na skórę, bo wtedy też nie pocieramy niepotrzebnie z rana tej skóry bacikiem kosmetycznym i gdzieś tam nie podrażniamy. A ten tonik jest naprawdę bardzo fajny. Odkąd go używam, to mam wrażenie, że moje stany zapalne tutaj na brodzie się wyciszyły. Tonik to jest niedoceniana rzecz w pielęgnacji, a jednak bardzo, bardzo fajna, bo przywraca nam odpowiednie pH skóry i przygotowuje naszą skórę do przyjęcia kolejnych produktów. O, ja już sobie go wklepałam i on już się wchłonął. On ma też bardzo dużą pojemność, to jest aż 180 ml. To jest właśnie taki nawilżający, nawilżająca wersja toniku, więc naprawdę dla mnie idealna. Ale w ostatnim czasie dostałam przesyłkę prezent od Koreański Sekret. Rozpoczął się remont za ścianą. Panowie wiercą. I tutaj dla mnie taka totalna nowość, czyli właśnie peeling w takich płatkach. I do tego maseczka na noc z propolisem, ale to pokażę Wam wieczorem, ale do czego zmierzam. W prezencie od nich dodatkowo dostałam ten krem SPF 45 z Miszy.
Ten krem po prostu jest genialny. Ja teraz nie nakładam swojej klasycznej pielęgnacji, chyba że czasami potrzebuję, ale nakładam ten krem i po prostu go uwielbiam. W ogóle nie rozwala makijażu, nic się nie dzieje. Aplikuje się fenomenalnie, wygląda po prostu super. Ma bardzo fajną, nawilżającą konsystencję, ale jednocześnie nie taką oblepiającą. Nie bieli też twarzy. Tak wygląda skóra po aplikacji tego kremu. Jest fajnie nawilżona, lekko lepka, co też jeśli chodzi o przyczepność makijażu, to jest nawet na plus. Mam wrażenie, że makijaż naprawdę na tym kremie wygląda świetnie. Ja też sobie posmaruję dłonie, bo jest dzisiaj bardzo słonecznie. A wybieram się później z Oliwierkiem na spacer, a szkoda też, żeby dłonie... No jednak one są cały rok narażone na ekspozycję. Ogólnie filtry przeciwsłoneczne i ochronę przeciwsłoneczną powinniśmy stosować cały rok. Ale ja jestem makijażystką i powiem, no i to wszystko wiem i tak dalej, ale nie jestem tym sumienna. Odkąd mam ten krem, stoi sobie na toaletce i dzień w dzień go nakładam. Naprawdę, mam taką mobilizację, bo tak dobrze mi się go używa, że naprawdę dzień w dzień ląduje na mojej twarzy i jestem nim zachwycona. Zeszłam na dół z nadzieją, że będzie trochę lepiej, ale chyba panowie wiercą tutaj idealnie w naszą ścianę, w sumie nie wiem, czy w górę, czy w dół, ale dobre wyczucie. Idealnie włączyłam kamerę i wiercą. I chciałam właśnie wam pokazać taki sposób na bardzo fajnie rozświetlony makijaż, w sensie rozświetloną skórę, cerę, ale przy tym, żeby to wszystko było w miarę trwałe. Ja akurat mam produkty, które nie są najtańsze i to nie wiem, czy akurat to jest kwestia tej konkretnej bazy, że ona robi taką robotę. To jest baza, która była uwielbiana przez wielu, wielu wizażystów, jak ona właśnie się pojawiła na rynku. Ja ją sobie kupiłam na lotnisku w Irlandii, gdy byłam u mojego brata w tamtym roku. Trochę ją używałam, ale nie poczułam tak stricte jej fenomenu razem z tym podkładem. A tutaj mówię o tej bazie rozświetlającej z Charlotte, która wygląda swoją drogą przepięknie. I do tego ten obłędny podkład Charlotte, który jest turbokryjący. I ostatnio właśnie, robiąc sobie porządki w kufrze, stwierdziłam, że no muszę z powrotem jakby wejść sobie w swój make-upowy świat i poprzypominać sobie te kosmetyki, popróbować nowe połączenia, konsystencje, bo wiecie, malowanie jako wizażysta to nie tylko malowanie jednym podkładem wprost, tylko raczej takie mieszanki, kombinacje, dostosowanie się do potrzeb skór i potrzeb klienta. I właśnie znalazłam sobie taki sposób na tą bazę. Będziecie musieć przeżyć, bo jak już zaczęłam, to teraz mi to wszystko zastygnie, bo ta baza lekko zastyga. I właśnie nałożyłam sobie tą bazę w dużej ilości na boki twarzy, na policzki, na czoło. Teraz biorę ten podkład dosłownie w mikroskopijnej ilości, nakładam go w te same miejsca, co baza, plus tam, gdzie chcę coś ukryć, czyli nie nakładałam bazy na nos i na brodę, bo tutaj nie chcę, żeby mi się świeciło, bo tutaj mam niedoskonałości, więc chcę to po prostu zagrać normalnie podkładem. A tutaj na bokach twarzy, żeby było tak bardzo, bardzo, bardzo delikatnie. I zobaczcie, jak skóra wygląda świetliście. Przepięknie, świetliście, zdrowo, a jednocześnie wszystko, co potrzebujecie, jest zakryte. To się fajnie trzyma, więc jeśli ktoś ma na przykład skórę suchą, to może sobie tylko tak strategicznie jakimś rozświetlającym pudrem wszystko wykończyć. Ja teraz przypudruję sobie tylko strefę T, a boki zostawię nieprzypudrowane. Kiedyś też próbowałam sobie to wszystko, całe konturowanie, zrobić konturowaniem na mokro, tak żeby te policzki zostały takie mokre. Też to bardzo fajnie wygląda i bardzo fajnie się sprawdza. Ale dzisiaj przygotowałam sobie produkty klasycznie pudrowe i wtedy boki twarzy zostają naprawdę takie fajnie rozświetlone i mimo pudru to ten błysk cały czas przebija. I kolejny fajny patent, czyli nałóżcie sobie w pierwszej kolejności rozświetlacz, zanim przejdziecie do konturowania, na mokre szczyty kości policzkowych nałóżcie sobie rozświetlacz. Ten rozświetlacz wygląda dwa razy bardziej intensywnie, ale jednocześnie tak nie pudrowo, tylko tak właśnie zdrowo, mokro i pięknie swoim blaskiem tutaj się prezentuje. Spójrzcie. Naprawdę wygląda wszystko bardzo dobrze. W obecnej sytuacji nie pozostaje mi nic innego niż tylko wyjść na spacer, bo też pewnie ze spaniem będzie problem. W ostatnich dniach też wiercili i dosłownie nie dało się wysiedzieć w domu, więc chwała Panie, że dzisiaj jest piękna pogoda, możemy pospacerować i Oliś może zasnąć sobie
w wózeczku i pewnie potem sobie będę coś robiła na zewnątrz, a on będzie sobie spał. Także znowu mamy remont, tym razem nie u nas, tylko u sąsiadów. Zobaczymy, jak długo to potrwa, jak będziemy sobie z tym wszystkim dawać radę. I dzisiaj chciałam zrobić taki organizacyjno-porządkowy dzień, ze względu na to, że w weekend nas nie ma. Karol, to znaczy tak, w sobotę jesteśmy, ale rozważam wybrać się do mojej mamy. Dawno nie byliśmy ich tam odwiedzić. Karol jedzie na turbacz, na rowery razem ze swoim tatą i z jakąś tam męską ekipą. A w niedzielę mamy chrzciny i ogólnie szykuje się znowu kolejna impreza, czyli chrzciny. Potem mamy jeszcze w maju komunię jedną albo nawet dwie. Tego jeszcze nie wiem. Więc dzisiaj pasuje trochę poogarniać dom, posprzątać. I tak właśnie patrzę na naszą trawę, bo ostatnio tutaj wyrywałam przy murku, przy ogrodzeniu trawę. I tak patrzę na ten trawnik i tak sobie myślę, czy ja zaraz nie odpalę kosiarki i tutaj nie będę po prostu kosić i nie zabawiam się w ogrodnika. Ja ogólnie zawsze lubiłam kosić. No miał przyjechać dzisiaj pan od Moskitier, ale niestety się pochorował, bo już powoli nas atakują komary, pająki, inne muchy, inne rzeczy i w ogóle odkąd przeprowadziliśmy się tutaj, to cały czas coś robimy, cały czas coś kupujemy, cały czas jakieś są wydatki. Dochodzą też nowe obowiązki, bo w momencie, gdy mieszkaliśmy na mieszkaniu, mieliśmy już je urządzone, ewentualnie jeśli chcieliśmy jakieś zmiany, to mogliśmy sobie zrobić drobny remont, żeby nam się lepiej tam funkcjonowało. I na tym znowu na jakiś długi czas przestój. No ewentualnie rozważaliśmy klimatyzację, czy jakieś tam rolety. Ale to są takie drobne wydatki. A tutaj, kiedy zakończymy etap na przykład powiedzmy domu, gdzie tu do końca urządzenia to jeszcze jest ho, 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 ho. Bardzo długi czas, na razie tylko dół jest tak w miarę zrobiony. Ale teraz moskitiery, potem rolety. Na mieszkaniu to mieliśmy wszystko. Potem pokoje dziecięce i nasza sypialnia to jest tylko tak bardzo, bardzo roboczo i to są elementy łącznie z łazienką na górze, które wymagają w ogóle zaaranżowania. Rozważamy też tutaj jakiegoś projektanta, ja mam pewne inspiracje i chcemy ten moment zostawić do takiego etapu, że będziemy mieć odpowiednią ilość pieniędzy i sobie wtedy zrobimy tak, jak chcemy. Teraz śpimy i funkcjonujemy ok, ale jak skończymy dom, to wiecie, jest ogród, jest taras. Potrzebujemy też jakiegoś miejsca, jakiejś drewutenki, jakiejś takiej szopy na kosiarkę, na rzeczy przyogrodowe. Właśnie musimy dzisiaj jechać kupić sobie grabki, już mamy, ale takie odpowiednie rzeczy, bo będziemy też zagęszczać trawnik. Będziemy go gdzieś tam podsiewać, robimy jakieś tam dodatkowe zabiegi, żeby on ładnie się zagęszczał. No i po prostu to wszystko się gdzieś tam zbiera. No i mamy też garaż, ale chcielibyśmy, żeby do zimy to auto znalazło się w garażu. Nawet fajnie by było w lecie, żeby jednak nie siadać do takiego po prostu gorącego samochodu 30 stopni, a w samochodzie pewnie 50-60, jak nie więcej. Tylko żeby jednak w lecie też ten samochód stał w garażu. I tak dochodzi nam dużo nowych obowiązków, dużo nowych wydatków i niekończącej się opowieści. Tutaj jeszcze w salonie firany, zasłony, u góry, w pokojach. Jednak jak są firanki i zasłony, to dom wygląda dużo przytulniej, bardziej jak dom i też tak chyba ogólnie bardziej elegancko to wygląda. Poza tym wtedy tak nie bolą brudne okna, bo po prostu ich nie widać. A teraz jak tylko patrzę przez okno, to od razu widzę te brudne szyby. Ale nic, nie wiem, bo zaraz mi wystygnie.
trawnik wykoszony. Zakupów na weekend właściwie nie muszę jakichś większych robić, no bo jutro jadę do rodziców, a w niedzielę impreza, więc tyle w tym tygodniu z tej mojej diety. I jedziemy sobie na plac zabaw, zadzwoniłam do Agi i się spotkamy z Agą i z Nadusią na placu zabaw. Dawno nie byliśmy, zanim u nas powstanie plac zabaw, to musimy jeszcze trochę pojeździć na inne place zabaw, raz na jakiś czas można. Cześć! Jak wyglądam? Ja powiedziałam, że hej vlogmas! Hej vlogmas! Hej, nadnosiłam wyprawkę wprost o twoje postanowienie o zdrowym odżywianiu. Tak, dokładnie. Więc jak coś, to moja wina, moja kulpa. Bijesz się w piersi. Co, Basiu, fryzjera? Nie. Jaki masz poblask taki bordowy. Co? Tak, no takie w bordo, no naprawdę. Powiedziałabym kwitnąca wiśnia. Ciąża. Wiesz co, ale jak mi Monika zrobiła włosy, ja tak mówię, inne niż zawsze. Ona tak mi do ucha. Bo jesteś w ciąży. Jesteś. Tak, no. Tak, ja mówię, wszystko inne wychodzi niż zawsze. Inaczej. Ona mówi, zrobiłam ci dokładnie takie same. Ja mówię, są inne. Pani! Pani! W ciąży jesteś, widać w końcu. To jedzonko. Kobiety zachcianki. Dokładnie. Halo, czyje to chrupki? To cioci chrupki. Ciocia miała zachciankę, proszę oddać. Zwędziły i uciekają. Powiedzą mi, moje. Nie wyprzesz się, Aga. Jak z pieprza. Jaka baza. Ale z Klarą się dobrały. Dobrały się ewidentnie. Ale sama sobie wybrała kukurydziane w sklepie, a teraz mi wzięła te. A widocznie to była chwilowa niemoc. Trudno, trzeba ponosić konsekwencje swoich. Jesz wyborów. Dzisiaj truskawkowe chrupki. Na pewno. Śmierdziały mi po samym otwarciu. Ale Kubusiowi smakują. Ale Kuba to chyba zje wszystko. Tak. Proszę. Ten. Dusia, dasz mamie chociaż jeden? Zjemy razem. Chodź, zjemy razem. Poczęstuj, dobra? Mamę, poczęstuj. Będziemy jeść. Zielone. Masz swoją porcję, mamusiu. Robię właśnie demakijaż. Najpierw sobie oczy zmyłam płynem micelarnym, teraz całą twarz porządnie myję olejkiem. Nie mam olejek z wianka i właśnie widzę, że mi się kończy. I taka jedna uwaga a propos tego, jeśli używacie filtrów przeciwsłonecznych na twarz, to demakijaż wieczorny trzeba wykonać ze szczególną starannością, żeby ten makijaż rozpuścić, to jedno, ale żeby też zmyć twarzy filtr, bo często się zdarza, że kupujemy jakiś filtr i wydaje nam się, że on nas zapycha, ale on, to jest właśnie często wynik tego, że gdzieś tam tej twarzy tak naprawdę nie domyjemy, ponieważ te filtry dość mocno w naszą skórę wnikają i jeśli tego wszystkiego nie zmyjemy na wieczór, to nam skórę po prostu zapcha. Więc teraz ja ten olejek zmywam sobie jeszcze dodatkowo płynem, takim żelem do mycia twarzy i jeszcze ewentualnie później pianką, ale to już tak dodatkowo, bo potem jeszcze będę robiła ten peeling. Chciałabym pokazać ten peeling i tę maseczkę, więc myślę, że to już wystarczy. To ogromne pudło, które usiłowałam Wam pokazać wcześniej rano podczas wiercenia, zawiera 30 takich płatków peelingujących. Taki płatek jest mocno nasączony całą tą substancją ze wszystkimi składnikami peelingującymi i z jednej strony właśnie jest taka warstwa i ten płatek się rozkłada. Ja to sobie wymyśliłam, nie wiem jak to się stosuje, ale chyba tak. I wymyśliłam sobie, że tam wkładam sobie palce i przecieram. W instrukcji było, żeby przecierać właśnie delikatnie na zewnątrz, więc cały ten płyn tutaj się fajnie wchłania. No jednak tutaj wiecie, przeciwdziała mi grawitacji, więc wszystko ciągniemy sobie ku górze, od środka twarzy na zewnątrz. Ja szczególnie skupiam się na okolicy wokół nosa, bo tutaj mam dużo różnych niedoskonałości i tam takie suche skórki i tak dalej. Więc delikatnie, ale wszystko naprawdę robię bardzo delikatnie, bez jakiegoś tam dużego nacisku, bez dużej siły, żeby też tej skóry nie podrażnić, bo już używam to któryś raz z rzędu. I naprawdę, już bezpośrednio po użyciu tego peelingu
Skóra jest totalnie inna. Totalnie. Jest tak mięciutka, tak miła, przyjemna, że ja jestem w ciężkim szoku. To nic nie podrażnia mojej skóry, a jeszcze pięknie tak winogronowo pachnie. Ta nocna maseczka ma za zadanie nawilżyć, rozjaśnić twarz i jeszcze działać przeciwzmarszczkowo. Ona jest z propolisem i jest taka fajna, leciutka ta konsystencja, ale jednocześnie bardzo nawilżająca. I po nocy, gdy wstaję sobie rano, ta maseczka się pięknie wchłania i ja dosłownie nie potrzebuję zbyt jakiegoś intensywnie nawilżającego kremu na dzień, tylko wystarcza ten mój filtr, bo ta skóra po prostu jest aż taka jędna, rozpulchniona, taka miła, gładka i czuć, że coś dobrego na niej się działo przez całą noc i nie potrzeba jej nic więcej. Ja klasycznie sobie jeszcze dam na szyję. Pielęgnacja wieczorna jest szczególnie istotna. Może sobie taki delikatny masaż zrobić, jeszcze oklepać sobie swoją twarz. I tym relaksacyjnym, optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy dzień, który dla mnie osobiście był bardzo, bardzo przyjemny. Jak już skończyły się te wiercenia, tak w połowie dnia, to nie wiem, jakieś takie dostałam w ogóle turbo energii. Jak już potem w ogóle kosiłam sobie ten trawnik, pochodziłam sobie po naszym podwórku, to stwierdziłam, że kurczę, ale to by fajnie. Nawet Karolowi wieczorem mówiłam, bardzo lubię to miejsce, bardzo. I sądziłam, że aż tak polubię, to znaczy sądziłam. Dobrze się tutaj od początku czułam i jak tylko znaleźliśmy ten dom, to stwierdziliśmy, że to jest to, że możemy tu mieszkać. I zdecydowanie to podtrzymuję, więc dziękuję Wam za oglądanie tego filmu i do zobaczenia już w kolejnym. Pa!